Cześć wszystkim, znowu Ponio 7, dalszy ciąg Amayui. Dobra, wybrałem się na małe farmienie i po zakończeniu mapy od razu odpaliła się ta cutscenka. Tak, muzyka jest niezbyt przyjemna, więc nie będzie to pewnie nic ciekawego, wesołego. Dobra, jedźmy z tym. A, wracamy z powrotem do Smoczych Gór. Coś się będzie tutaj działo dalej. Pamiętajmy, że smoki są praktycznie w wojnie domowej teraz. No nie wygląda na smoka. Może jest adaptowana? Okej, czyli to jest córka tego przywódcy smoków, który zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie znam tego słowa, ale to się tak często w anime powtarza, że wpadło mi już w ucho. O, Kelmberg, czy jak mu tam było. Kalmerk, jak powtarzę 7 razy, to może zapamiętam. To jest ta postać, co mało się pojawia w cutscenkach, dlatego nie pamiętam jego imienia nigdy. Miły gość z tego Kalmerka. Przychodzi do dziecka, które rozpacza po utracie ojca i takie fajne teksty puszcza. No to fajny gość. あなたの父は偉大であった。だが唯一の天はそなただ。そなたのような出来損ないしか残さなかったことは龍族の誇りにあだなす素満よ。 ぜひょうこ。 いかにあなた様といえど それは比例に過ぎるというものではありませんか。竜族の長ともあろうあなたが死者にましてや長らくこの来福を治めた偉大な竜を侮辱するなど。ならばなぜこの娘は一言も発せぬ。 反論があるならば己の言葉で言うがよかろう。我は龍族の寛容さをもってこの娘の言葉に耳を傾けよう。さあ言うがよい娘よ。見よ、これが現実だ。 Jakkolwiek jest dranie, ten Kalmerk to ma akurat rację. To dziecko nie nadaje się do jakiejkolwiek władzy w tym momencie. Sonataga mezameru mai ni shinda koto da. Kono youna deki sokonai no ryū o osa toshite tatematsuru hitsuyō ga nakunatta no dakara na. Shūketoru no saigo no konjō tomo ieyō. Okej, dobra, to trochę tłumaczy, co tu się dzieje z nią.
Żeby trochę niespójności wytłumaczyć, trochę zaspoiluję, ale generalnie niby smoki rodzą się jako ludzie, a potem się ich moc objawia i potem potrafią się zamieniać w takie prawdziwe smoki. Nie ma to sensu. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? ゼヒョコ、何をなさるおつもりです。竜族の誇りを守るため、我は悲しみをもってこの力を振る。すべては偉大なる竜族のためである。おやめください。蚊取りと様には時間が必要なのです。目覚めさえすればこの方は。じゃあ、jakaś rada regencyjna? 我らはすでに十分な時間を与えた。もはや残された時間はないのだ。お、 時間 to znaczy czas. Ha, kolejne słówko wyłapałem. Nysuneよ。最後にそなたに問おう。父に会いたい。 To już jest bardzo niemiłe, Kalmerk. Kadorito-sama! Onige kudasai! Kadorito-sama! Ci strażnicy są super martwi. Tak jak mówiłem, super martwy. To mówię, strach dodaje skrzydeł. To mogą być nieprzyjazne smoki. Albo zwierzęta, albo cokolwiek.
様。これから、少しお話をいたします。心してお聞きください。ライフドラゴン。Nie wiem, co to właściwie oznacza. W każdym razie mamy imię tej dziewczynki, Katorit. Też dziwne imię. Dużą wiarę w Katorit powierzają ci żołnierze, biorąc pod uwagę, że to jeszcze dziecko i nic praktycznie nie potrafi. Shuketor. Brzmi jak jakieś narzędzie elektroniczne. Okej, okay. To była długa i... O, tutaj mamy coś na... O, kotułaki znowu coś chcą. Dobra, to była długa i trochę nużąca historia. W każdym razie u smoków tak wojna się wyjaśniła. Kalmerk postanowił przejąć władzę. Poprzedni władca zostawił po sobie córkę u Katorit. Ale córka jeszcze nie potrafiła się zamienić w prawdziwego smoka, ponieważ jej moce się jeszcze nie ujawniły. Kalmerk stwierdził, że nie nadaje się jeszcze do rządzenia i przejął władzę, a potem chciał zabić Katorit, ale Katorit uciekła. I gdzieś teraz się błąka, biedna, przemąknięta, nie wie co robić, bla bla bla. A jej strażnicy, którzy próbowali uciec, zostali ciężko ranni, potem coś powiedzieli i umarli. Dobra.
Znowu będzie odcinek pełen gadania. Ale zanim to zrobimy... zobaczcie ile nafarmiłem. Shockwave. Shockwave ma mniejszy zasięg. Albo Magic Resist 2. Weźmy Shockwave, bo to jest bardzo fajny atak. Ma mniejszy zasięg, ale inteligencja plus 10 i agility plus 3. Weźmy to. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tobie przydałyby się CP-ki, ale chyba nie mamy nic na CP, co? O, mamy. Super. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trochę musimy nafarmić tam tych rzeczy, co dają nam więcej CP, bo się przydadzą. SP, tobie ci się przyda. Raz, dwa, trzy, cztery. Momencik, wróćmy do Karyny. Czy tobie... Cracked Bullets to lepszy atak zasięgowy. Weźmy to, to się przyda. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Ice Resistance, dobra, bierz. Chociaż nie. To chyba tamte spirity użyjemy, żeby SP zwiększyć. Albo i nie, bo już nie mamy wystarczających. Dobra. Dwugwiazdkowych nie chcemy na to zużywać. Czy tobie przyda się Ice Resistance, czy tobie bardziej? Dajmy tobie, bo ty jesteś bardziej narażony na ciosy. Dobra. To tyle z mojego farmienia. Co tu jeszcze mamy? W workshopie nic więcej. Dobra. Wiecie co, zajrzę najpierw to co tam się jeszcze dzieje w tym Urgar's Reach. Bo nie pamiętam co tu jest za event. To nie urlop, fija. Tym razem to praca, więc się skup. Znowu nie przespał nocy, Awara. Nie zauważył gość, że nie śpi. Mr. Poor Sleeping Habits. Spać, Awaro, kurde mać. Jakie to może być trudne. O. Sugoi desu. Sugoi ne. Masshiro da yo. Iina, chikaku
くまで行ってみたい。Jor chyba nie tylko nie lubi wody, ale również mrozu. I coś zamorduj na rożk ze skrzewkę. Się zrobi cieplej. Jakże to z miłości, z czego strony? Wolę nie wiedzieć, co chcesz w zamian. Bo wszystkie Yuiki są takie miłe. Dopóki się ich nie zdzieli przez łeb pałką. Dobra. Mamy nową miejscówkę. I mamy info, że tam jest nowy Yuiki. Okej, musimy podnieść mining level przy okazji, jak tam będziemy. Chyba w sumie nawet niekoniecznie, bo z tego co mi się zdaje, chyba tam nie wiem, czy cokolwiek zdążymy wykopać za pierwszym podejściem. A nie mam za bardzo miejsca, żeby teraz mining jeszcze gdzieś tutaj wrzucić. Dobra, to na pewno będzie nasz priorytet w przyszłości. Chcę mieć jak największą drużynę najszybciej, jak się da. Dobra, spoil, to będzie ten niebieski Yuiki, który już raz nam uciekł. Tym razem mu się nie uda. Podzielił się ostatnim cukierkiem. Jaki gentleman z Iora jest. Czemu oni tak cicho mówią? Czy coś przypadkiem zmieniłem w ustawieniach? Sound settings? Nie, jest na full. To nie wiem. To nieprawda. Gdyby byli spokrewnieni, byli braciem i siostrą, to żaden z nich by się nie dzielił ostatnim cukierkiem. To nie tak działa.
Ior ma bardzo proste priorytety w życiu. Niemożliwe, Ior nie może się zakochać. To odczucia takie są powyżej jego poziomu zrozumienia. Zazwyczaj. Myśli te, które oddałeś Mikiju. Jak dużo nam FIA punktów brakuje? Nie za dużo. Dobra, to była trochę niezręczna próba, że scenarzyści próbowali nam wytłumaczyć, że między Iorem i Mikiju nic nie iskrzy. Ior traktuje Mikiju jak rodzinę i jest dla niej w stanie nawet oddać ostatni cukierek. Traktuje ją jako rodzinę i twierdzi, że wszystko ma priorytet. Właśnie, żeby jako Mikiju dla niej. A Mikiju trochę bardziej tak platonicznie podchodzi chyba do tego. W każdym razie twierdzi, że tak, że na pewno nic jej nie iskrzy między nimi. Bo jak to mówi, woli facetów. No nie wiem, co tu dalej powiedzieć. Cokolwiek by powiedział, to będzie niezręczne. Zobaczmy, co teraz ma Mikiju jeszcze do powiedzenia. Wygląda na szczęśliwą z jakiegoś powodu. Czekaj, czy ona się zapytała, czy może coś zapytać? Zapytała się, czy może mieć pytanie. Najgłupsze pytanie na świecie. Majutsu-shi te samadama na shurui ga arimasu yone.
に深く考えずに覚えた魔術を使ってきました、でも私にはどの魔術が向いているんだろうって考えてしまって。To jasne, przywoływanie złota. Chyba nie jest najlepsza porada. Porównywanie się do innych ludzi zazwyczaj nie prowadzi do dobrych wyników. To ciekawe, ale chyba już wcześniej miała jakieś magiczne moce. Już o tym wiemy, już o tym wiemy. Nie wiem. Magicy dworowi to brzmi jak bardzo ryzykowne zajęcie.
私がやりたい方向と好きなこと。はい、何事も一歩ずつですね。Niestety ta cała kwestia wydaje się trochę... trochę zrujnowana przez mechanikę gry, bo wiemy, że już Mikeju jest magiem lodu. Więc to wszystko, co gada, tak troszkę nie ma sensu ze względu na mechanikę. Dobra, trochę mało ciekawa rozmowa. Mikeju i Avaror mówili o tym, jak znaleźć coś ciekawego do robienia w życiu i tak, i w jakim kierunku kierować swoje życie. Avaror powiedział, że tak, że kiedy był odludkiem ze względu tego, że był półelfem, to zauważył, że jak robi ludziom jakieś ciekawe rzeczy, które im pomagają w życiu, to go lepiej traktują i przez to to polubił i dlatego został technomantą. A Mikeju w sumie jeszcze nie wie, co chciałaby robić w życiu i co tam osiągnąć i co tam... A ma jedynie cel, żeby zarobić dużo pieniędzy i żyć wygodnie. Myślała może o tym, żeby zostać jakimś magikiem dworowym gdzieś, ale jeszcze nie wie i się zastanowi. Dobra, muszę troszkę wcześniej skończyć, więc to by było na tyle dzisiaj. Tego eventu boję się odpalać, jak coś mam wykrzyknik, to myślę, że może posunąć fabułę do przodu. A tego nie chcemy. Chcemy złapać tego przedostatniego Yuiki, który gdzieś tutaj siedzi. Aż chcemy mieć maksymalnie dużą drużynę, jak tylko się da. Dobra, to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!